Tym razem kuchenne rewolucje zabrały nas do Łodzi, gdzie znajduje się Antonio Ciao Ciao Pizzeria. W menu znalazło się 5 pozycji sygnowanych nazwiskiem pani Magdy Gessler, z czego aż 3 to pizze, ale trzeba przyznać o naprawdę odjechanych kompozycjach. Zaczęliśmy od pappa al pomodoro, czyli gęstego kremu ze świeżych pomidorów i czerstwego chleba. Cena? 25 zł. Dostaliśmy już 2 pizze, jak widać, i tą zupę, krem właśnie pappa al pomodoro i faktycznie jest tutaj chleb w środku. Byłem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądać, czy dostaniemy faktycznie, czyli to faktycznie jest pappa al pomodoro, czyli ta toskańska zupa. I tak naprawdę natknąłem się na nią w tym roku, jak byłem na wyjeździe we Włoszech, właśnie Toskania, czyli Pisa, Florencja czy Siena. Patrzcie, tutaj mamy jeszcze pesto, to jest bazyliowe pesto prawdopodobnie. Dobra. Spróbuję sobie. Bardzo gęsta jest ta zupa. Smak pomidorów jest naprawdę przepyszny. Kwaskowość jest, jest ta słodycz. Ale tutaj, powiem wam tak, w tej zupie pierwsze skrzypce jak dla mnie na te pesto, które właśnie przełamuje to wszystko. Jest naprawdę pyszna ta zupa. No, super jest to pesto. Pesto alla genovese, czyli z bazyliowe. No i ten chleb to jest tak właśnie coś takiego fajnego, bo generalnie ta zupa jest treściwsza dzięki temu. Chleb nasiąka właśnie naszym kremem, naszą zupą i po prostu się człowiek najada. Bardzo fajny kremik, 25 zł to. Kolejne kuchenne rewolucje. I kolejny krem z pomidorów, chociaż to chyba nie do końca taki krem z pomidorów, co? Chociaż nie, nie. Ja wiem, czemu pomidorów ona tyle daje. Słuchajcie, bez kitu, jak teraz to powiedziałeś, że kolejne rewolucje, bo to nie tylko w tych włoskich. Ja testowałem cateringi, ale ten filmik się nie ukazał, bo miałem pewne tam zastrzeżenia. Dieta pani Magdy Gessler nazywa się pomidor i ona powiedziała, tam na tej stronie jest, że to jej ulubiony warzywo. Czyli dlatego tutaj tego kremu jest dużo, ale naprawdę kremy jej wychodzą, trzeba przyznać. Przyznaj, Próbel. No, muszę przyznać, ten kremik jest ciekawy. Od razu przy pierwszej łyce rzuca się kwaskowatość. Po chwili czuć słodycz, to jest fajne, jeszcze z tym pesto spróbuję. Fajna zupka. Chętnie bym ją od razu całą zjadł, ale no, mamy już ciepłe pizze na stole, więc zostawię ją na później. Mamy nasze pizze, wszystkie 3, spójrzcie jak one się prezentują, naprawdę wizualnie to wygląda mega dobrze. Jako pierwsza pizza poszedł mój faworyt, czyli pizza picante z sosem pomidorowym, mozzarella fior di latte, salami picante, grillowaną papryką, oliwkami kalamata i pomidorkami koktajlowymi. Czyż nie jest piękna? Kosztowała ona 44 zł. Generalnie fajnie wygląda, od razu brzegi były chrupiące, to już chwilkę leży i są właśnie te ranty zarumienione. Dobrze jest tutaj przypieczony dół, także nie jest blady, więc dobrze to rokuje generalnie. Zaczynamy od tej spinaty picante, czyli tak naprawdę dla nas najbezpieczniejszej pozycji. Co ja mogę powiedzieć? Generalnie pizza z salami picante to jest jedna z moich ulubionych. Czyli jakieś diabole i tego typu. Jest tutaj inaczej właśnie, jeżeli chodzi o tą pizzę. Tu jeszcze mamy oliwki, paprykę i tak dalej, ale jest mega smaczne. Spoko sos pomidorowy, bardzo dobre są składniki. Dobre jest te salami, pikante, widać, że to jest jakościowy włoski produkt. To jest naprawdę spoko pizza. Co jest ciekawe, bo ja nigdy w tych pikantych nie jadłem z oliwkami. I ta oliwka daje takiego właśnie charakterystycznego swojego smaku, który pasuje do tej pikantności. I co jest ciekawe, to salami pikante naprawdę czuć, że jest pikantne. Ale patrzcie, mamy tutaj jeszcze taki mega plus. Mamy 4 różne oliwy, które możemy sobie wykorzystać do polania. Więc ja sobie tutaj jeszcze podostrzę. Ogólnie, ja bym chciał, żeby było troszeczkę może bardziej chrupiące, ale jest naprawdę tutaj ciężko się do czegoś przyczepić, bo naprawdę jest smaczna ta pizza. Teraz coś, teraz wjeżdża ta pikantność z tej oliwy. Naprawdę fajny dodatek, że jest ta oliwa. I powiem wam tak, tu nie ma się do czego przyczepić, do tej pizzy.
jest naprawdę spokojny, bardzo dobra pizza. Tu już tylko tak naprawdę to kompozycję po prostu, czy ci podaję do bardziej czy mniej. Natomiast ta kompozycja jest bardzo dobra. Jak najbardziej do polecenia, dużo składników, cena dobra. Także lecimy do następnej. Kolejna pizza to prawdziwy rarytas. Mamy tutaj sos pomidorowy, mozzarella, fior di latte, bresaole, czyli dojrzewającą wołowinę, ser provolone, czerwoną cebulę i orzechy włoskie. No zobaczymy, czy ci przejdą orzeszki, skoro nie lubisz. Znaczy, nie tyle, że nie lubię. To jest po prostu składnik, którego ja nie dodaję, bo ja wolę inne składniki. Wiesz, o co chodzi? To nie jest tak, że ja, o Jezus, orzechy nie zjem. Zjem, jak najbardziej. No to co, lecimy? Czy może na razie oliwo jeszcze nie biorę, ale sobie jakoś dodam. O, trochę opada. Jeżeli chodzi o pizzę klasyczną, to ciasto powinno może być troszeczkę bardziej wypieczone, żeby tak nie opadało. Powiem ci szczerze, że mi lepiej smakuje niż ta picante. Ogólnie mega fajny taki delikatny smaczek. Tutaj cebula fajnie wyciąga właśnie smak tej delikatnej wołowiny. Ja bym osobiście tak naprawdę zabrał te orzechy, ale ogólnie ta mi lepiej smakuje niż tamta ta picante. I tak jak mówię, troszeczkę bardziej bym po prostu dopiekł ją, bo żeby nie opadała tak, nie? Bo ona nie powinna tutaj opadać w klasyce. I absolutnie ten ser provolone jest świetny. On tutaj pasuje idealnie. Ta kompozycja jest naprawdę, muszę powiedzieć, że jest lepsza od tamtej. A jeszcze spójrzcie jedną rzecz. Ta pizza, ta picante, ona wygląda tak typowo jak polska pizza, czyli dużo jest na niej, naprawdę dużo się dzieje. No okej, też jest dużo w sumie. Ale to, jak dla mnie, póki co, lepsze nawet niż od tej picanty. Także jak najbardziej spoko. Ja sobie dodam taki myk, dam sobie pesto do zalewania jeszcze, też oliwy. Spoko, bo naprawdę czuć w tych oliwach, że tam pierwsza była pikantna, a tutaj czuć tą bazylię. Także mega spoko te oliwki, czy oliwy. Robiłem w Warszawie, jak jakaś impreza czy coś takiego, to się zamawiało, jakieś posiedzenie, że tak powiem, to się zamawiało ze 105 chyba, nie? Ostatnimi czasy. Jak już, jeżeli nie napoletane, bo ja generalnie napoletane nie polecam w dostawie, to jest smaczniejsze. To zdecydowanie. Naprawdę? I cenowo wychodzi też spoko. Dobra, pizza za 49 idzie w odstawkę. I teraz najtańsza pizza tak naprawdę, a najciekawiej wyglądająca z całego zestawienia. I co my tu mamy? No, na pierwszy rzut oka to widzicie po prostu te jabłka pieczone. Tutaj one są z cynamonem, tak wygląda przynajmniej. Tak, są. Szpinek z rodzynkami, spójrzcie, tu są rodzynki. Powiem tak, oglądałem mniej więcej, gdzie śniadania teraz robili. Nie, oglądałeś? Nie. Takie śniadania ze świata. I tam było na przykład, jeżeli chodzi o włoskie śniadanie, to było, bo oni musieli zgadnąć, nie? I było, że brioszka z lodami w środku. I Ignacy tak mówi, kurde, oni tam... Kawa z mlekiem po 12, ananas na pizzy nie, ale ci dają lody z... bułkę z lodami na śniadanie. No ale to jest tutaj, te rodzynki, to jest po prostu, ja nie wiem. Jeżeli ananas na pizzy jest z grozą, to co to jest? To jest moje zdanie, ale jeszcze nie zaprzepaszczajmy tej pizzy. Chociaż dla mnie to tutaj jest naprawdę kilka grzechów popełnionych ogólnie przy kompozycji, ale spójrzcie. No, opada niestety. Tak każde dzień opada. Tak każde, więc one po prostu powinny tak troszkę bardziej być dopiecone, mi się wydaje. No, dobra, jedziemy. W tej pizzy jednak trzeba będzie się wspomóc widelcem i nożem, bo już nie przejdzie tutaj jedzenie tak z ręki. A szkoda. Dobra. Jak przy pierwszym kęsie wziąłem, wiesz co jest głównym smakiem tutaj? Jabłka. Gorgonzola na szczęście. I do jabłka nie doszedłem. Zaraz zobaczymy to w całości. Powiem tak. Gorgonzola to ratuje tylko dlatego, że ja to zjem. Ale naprawdę mocno specyficzne smaki. I to już trzeba być koneserem takich smaków. W takim połączeniu. No ja generalnie... No nie jestem, no nie oszukujmy się. Rodzynki nie mój klimat. Już w ogóle na pizzy to nie wspominając. Natomiast tutaj jeszcze pieczone jabłko z cynamonem, gorgonzola, może to się jakoś łączy, ale nie na moim podniebieniu. Na pewno się znajdą jacyś koneserzy, no skoro pani ma gdzie smakowało, ale no nie mi. Generalnie to nie dla mnie pizza, natomiast te dwie pozostałe były naprawdę bardzo fajne kompozycje. Ogólnie fajne ciasto, dobre składniki, dobrej jakości, więc no to jest mega plus tutaj tego miejsca.
No, ale natomiast, no ja to oczywiście zjem, bo to nie jest takie, że nie zjem, ale no generalnie nie moja kompozycja ta jedna, ale tamte świetne. No, ale to chyba wiadomo, nie? Jak robi się takie odważne smaki, nie dla każdego, tylko dla tej części klienteli, które może kogoś przyciągnąć. Także tyle z mojej strony i wróbel. A ja zacznę od końca. Ja zacznę od tej ziarki. Bo takiej kompozycji to też się nie spodziewałem, że znajdę w pizzerii. Ziarnko. Bardziej cynamon czuć na tym jabłku niż jabłko. Najbardziej gorgonzola, jak zobaczysz. Myślałem, że to będzie full słodka pizza, ale ten ser trochę wybija się, nie? I to jest ciekawe, moim zdaniem. Nie mów, że ci smakuje. Nie no, mi smakuje. Może przez to, że głodny jestem, bo jeszcze nic nie jadłem od rana. Ale mi kompozycja w ogóle nie przeszkadza. I ładnie wygląda, i smakuje okej. Okay. Nie jest to, nie wiadomo, 10 na 10, nie? Ale może któregoś dnia miałbym chęć na powrót właśnie na tą kompozycję. Ciasto fajne. Fajne, drupiące. Nie ma się od czego przejść. Nie za słone, nie za mało słone. Ty lubisz takie mięsa... Nawet surowe lubisz, albo jakieś takie... To jest co, wędzone? To jest dojrzewające. Dojrzewające. Ja nie jestem aż taki chętny na takie rodzaje mięs. W sensie nie jestem jakimś fanatykiem. Więc wydaje mi się, że ta pizza, o dziwo, dla ciebie najlepsza, może być dla mnie najgorsza. Ale zobaczymy. A żeby nie było, ja się w ogóle nie spodziewałem, że będzie najlepsza przez te orzechy. Chociaż ja osobiście bym usunął, ale połączenie brasoli i tego provolone jest genialne. No to i cebula. I cebula tutaj, która jest wybijająca. Ale coś ci powiem jeszcze, wróbel. Ona jest najdroższa, bo 49, a to dlatego, że brasola to kosztuje ponad 200 za kilogram, nie? Tak więc no trzeba zapłacić jednak sporo za te składniki. No dobra, to spróbujmy. Ja no, wygrywa. Bezapelacyjnie, co? Po jednym gryzie czuję się jak we Włoszech. Czuć ten smak Włoch. Te orzechy mogą być trochę mniej być, ale... Albo nie być. No, coś tam jak chrupnie jest fajnie, ale... Na moim kawałku na przykład jest bardzo dużo. Ja chyba muszę więcej sera tego provolone zacząć używać na pizzy, bo rzadko kiedy używałem go tak naprawdę, a jest mega fajny i ta bryasolka. Ogólnie, jeżeli chcecie takie fajne składniki na pizzę u siebie w domu, to nie jest żadna reklama, żeby nie było, tylko mogę wam powiedzieć, gdzie ja kupuję. Jest Bottega del Gusto, delikatesy i one są na Ursusie jedne, tak, Ursus tam jest, jedne są na Kabatach i na Kasprzaka bodajże. A w ogóle, tu jesteśmy na Kasprzaka w Łodzi też, ale mówię o Warszawie oczywiście. A, jedziesz z tym? I tam świetnie się dostaje i wędliny, i sery. Jest drogo, no bo jest, bo to są jednak drogie rzeczy, ale naprawdę warto. Dobrze, i creme de la creme. Creme już był. Standardowa pizza, którą większość z nas już jadło, ale z dodatkiem oliwek, więc może być troszeczkę inaczej. Ta papryka jest marynowana, czy to te oliwki tak dają oliwki takiego posmaku? Oliwki mają bardzo posmak tutaj. No, powiem ci, że myślałem, że to będzie mój numer jeden. Ja tak myślałem. A to jest mój numer trzy. Numer trzy? To mi naprawdę smakuje. Ta pizza już trochę poleżała, więc to może dlatego, bo ciasto już tutaj jest miękkie od spodu. Zdecydowanie pizza mierząca wszystkie te sieciówki, osiedlówki i tak dalej bezapelacyjnie. Naprawdę dobra pizza, na którą warto wpaść, no bo jest smacznie. A i ten krem tutaj, ten papa pomodoro, przepyszny jest po prostu. Właśnie wróbel, jak tak chodzimy po tych miejscówkach pani Magdy, a ona lubi te kremy pomidorowe. Róbmy ranking po prostu, gdzie najlepszy można ten krem pomidorowy zdobyć. Dla mnie na razie smakował najlepiej w Bistro Podniebienie. Ale ten wcale nie jest gorszy i powiem tak, ja bym go nawet dał wyżej i powiem ci dlaczego. Bo on jest moim zdaniem gęstszy, treściwszy i bardzo tutaj fajnie wyczuwalne jest to pesto genovese. Co ty uważasz? Ja też bym postawił na ten krem pomidorowy na pierwszym miejscu z tych trzech, które dotychczas tak jedliśmy w tym sezonie. Nie. Drugie miejsce Podniebienie, a trzecie Ragazzi da Mangiare, czyli ten pierwszy odcinek właśnie kuchennych 29 sezonu w Warszawie. Co? Naprawdę? Ja polecam miejscówkę, bardzo smacznie, pizza bardzo dobra i
bardzo dobrze wyceniona. Co, moi drodzy? Wbijajcie na tą pozycję. Także słuchajcie, moi drodzy, tego nie zamawiamy, chyba że jesteście wróblami. Nie. To jest mega spoko, ale to jest tutaj wypas najlepsza pizza. Ogólnie wszystkie były dobre, nie oszukujmy się, nawet ta mi kompozycja nie pasowała, ale jest smacznie. Każdy znajdzie dla siebie chyba tutaj, bo ogólnie menu jest sporo różnych, także my polecamy. Podsumowując, wpadajcie na to. Ciao! Pizza! Pizza! Chyba najlepsza na Bałtach! Dobra, ale to co? Teraz lecimy w drugie miejsce, też tu w Łodzi, niedaleko. A nie wiem, czy to Bałty jeszcze, ale wam nie powiemy gdzie. Ale też pizza. Ale dowiecie się jeszcze w tym roku. Jeszcze w którymś roku. Albo w tym, albo w następnym. Nie no, w tym.